Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima zaczynamy sobie kolejny odcinek z Crew Space Engineers. Jedziemy tutaj na tej planecie naszej ciężkiej. Dużo rzeczy się zmieniło, troszkę rozbudowaliśmy bazę poza odcineczkiem. No, siemka w ogóle, Orgi, Don i ten, i Dorianek. I siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, siema. To moi rozbitkowie. Podziałali, pobudowali jakieś kurde elektrownie. Chłopa chwilę nie było i... Tam pilot gdzieś uciekł już, on się tam nie przyznaje. Pilot gdzieś uciekł, się zadziało. Samolot nadal nie jest rozebrany, także tutaj... ale już możemy pod niego podchodzić, już nam nie robi damage'u. A, bo się nie pali, bo się nie pali. Bo już się nie pali. No i bardzo dobrze, teraz już panie... A nie, mi robi damage. Być... Ściągnij kask. Robi. No to nie, to musi być jakiś panie... Ale ja w kasku stoję i ten, nie? Dobrze, zaopatrzyliśmy się w DLC, nie? Różne, także mamy trochę więcej różnych maści i bloczków, tak dla uściślenia. No, również też mamy Survival Kit na przykład, którego nie było na odcinku jeszcze i mamy Erwenta, że tutaj chyba mamy Erwenta. On nie działa. Tak jest, Survival Kit potrzebny, żeby się ładować żyćko i jakby hydrogen do latania i energia, także Survival Kicik. Dalej mamy wentylacja, tak tlen żebyśmy mieli, żeby nie wytracać. Dorian tu użył swoich kolorów zielonych, ładnych, żeby tutaj było pięknie na środku. Uh-huh. Tak, jetpacków nie mamy, także tutaj średnio. No i tu mamy asemblerek wybudowany, maszynka do tworzenia różnych innych materiałów, płytek i rafineria do przetwarzania surowców. Także plan na dzisiaj, panie, myślę, że porozbieramy sobie jeszcze ten statek i można byłoby jakiś łazik powoli zacząć stawiać, żeby gdzieś tam pojeździć i poszukać czegoś. Okej. Okay. Co by na to? Chociaż ze dwa koła dzisiaj postawić, nie? No nie namówiłeś mnie ciut. Bo z prądem mamy git, ale tlen mamy według mnie dosyć mało tlenu, nie? Bo mamy tą jedną tylko farmę drzewek, nie? Która jest tam u góry. Daje. Ona tak daje bardzo mało litra. Na razie zbieram ten złom, żeby były jakieś surowce. Mieliśmy to posprzątać trochę generalnie, więc właśnie z Orgim to robimy, zajmujemy się tym. I zaraz tu będzie pięknie, ślicznie, zagranicznie. Farma wiatrowa, panie, aktualnie nie daje nic tlenu, ale to pewnie dlatego, że możemy mieć oxygen tanka zapchanego, czyli tanka od... No on to raczej pewnie pusty jest. Aha, bo noc zachodzi, to może dlatego nie ma nic ten, nie? Gdzie jest ten oxygen tank? Tutaj, tak? Zaraz go sprawdzę. To jest oxygen farm, a nie tank. Tak, ale tank też mamy i tank... Tank też jest pusty, także na razie żyjemy beztlenowo. A to ja tego nie wiedziałem. Żyjemy beztlenowo. Jesteśmy pani jak ameba chyba, albo coś tam. Albo coś tam. Bardziej coś tam, dokładnie. Dobra, wyspawamy to, tylko to tak by pasowało od góry spawać, wiecie, żeby nam to nie wypadło wszystko, a z tyłu w ogóle mamy hydrogenowy tank, który może jest napełniony, wiecie? Cała butla hydrogenowa, nie wiem czy to widzicie. Dobrze byłoby zobaczyć, bo jak ona jest cała pełna, to byśmy mieli sporo hydrogenu. Okej. Okay. Tam trochę hydrogenu jest, tego co pamiętam. Już sprawdzam. Hydrogen, ale nie wiem jak ją... Nie ma, puściutka, panie. Serio? A nie, smal jest pusty i large też jest pusty. Dwa są puste. Także na pusto, panie. No nic, Oksygen też widziałem, że jest pusty, bo nie ma żadnych kreseczek, także stąd nic nie będziemy mieć. No trudno, takie życie na obczyźnie. Dobrze, trochę posprzątali mi już teraz. Tak, mamy też pająki, więc nie wiem, czy każdy z was ma gdzieś pistolet pod ręką, czy nie mamy nic takich oczywiście, rzeczy. Oczywiście, nie? Że nie. No oczywiście, że nie. W magazynie są. Właśnie by pasowało pobrać, każdy by z was powinien mieć po jednym gnacie przy sobie i chociaż po jednym magazynku by pasowało zrobić, nie? Bo my odkładaliśmy, żeby nie zginąć, tak? Jak się zginie, to się traci ekwipunek. Tak. Dobra. I trzy podstawowe narzędzia się odradzamy, czyli spawareczka, piła i młot pneumatyczny. I dopóki tak nie będziemy mieli komór, to tak trzeba będzie robić. Dobra, ja biorę cztery magazynki. Po ile zrobiłeś? Po cztery można wziąć magazynki? Tak, wiesz.
Dobra, to jest 4, bo te pajączki są słabsze chyba tutaj, jakieś takie, także jeden magazynek myślę, że na nich w zupełności wystarcza. U mnie to były pajonki, kurde, nie śmiertelne. No, Dorian ma tam swojego prywatnego save'a, to tam w pajonka to trzeba było, kurde, chyba z 5 magazynków wyklepać, jak nie lepiej. Dorian szalał tam. Co, rozbieramy ten statek? A rozbieram już górę powoli. Dorian rozbiera górę, tak? Dobra. Ale nie mogę tego rozebrać, nie wiem, czy... A, teraz, dobra. Chyba jakiś lag był. Ja, panowie, bym może poszedł, spróbował łazik zacząć trochę budować. Co wy no to na zaczynaj, to zaczynaj. My pozbieramy surowce z Orgim. Oczywiście nie wiem, jak się za to zabrać, nie? Bo... Od stopki zacznij. Tak, stopka, później dół cały, kabina i... Od stopki i później dół. I fajnie by było, jakbyś każdemu siedzenie zrobił, nie? Tak, tak, będziecie mieć, panie, po bokach takie pasażery, więc spoko. I w tym momencie mi do głowy weszła myśl. Pamiętacie, jak podczas na przykład II wojny światowej mieli takie motocykle z takimi tymi z boku? Dla ludzi? A, no, żebym taki coś zrobił. I my tak będziemy wyglądać, coś czuję. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, że tak będziecie. A, właśnie umarłem, nie wiedzieć czemu. Okay. Umarłeś? No to nara, nie? Mhm. Dlaczego umarłeś? Nie wiem. A żyjesz, biegasz. To mi wbiło. Tak, to drugi. Drugi ja. Drugi ja. O, Orgi się sklonował. Dobra, panowie, nie chcę nic mówić, ale motorek 1 i construction component 5. My no to takie będziesz... rzeczy mamy, motorek 1, no motorki mamy, construction componenty też mamy. Dobra, mamy tego dużo, bo mamy dużo surowców z tego statku naszego rozbitego. To my go do zera rozbieramy chyba, nie? Jezus Maria, zielony. Lorian, twój kolor mi został. No i bardzo dobrze. Ech, co, zielony łazik? No pewnie. No dobra, niech ci będzie. Będzie go dobrze widać. W ogóle proponuję ściągnąć moda na... Ja go sobie do siebie będę brał na pewno. Na pistolet lakierniczy, nie? Zarąbista sprawa. Tak? O, no pewnie weźmiemy sobie go, tak. Weźmiemy sobie też parę innych pewnie modów, podogrywamy. Jakby gdzieś w komentarzach ktoś podrzucił też jakieś fajne. Tak, mody, dokładnie. Byli wdzięczni. Jeżeli to ktoś tuż ma... lista 1500-1900. I jak piorun je klepnął w statek. Tego nie widzieliście, ale patrzcie, wysypał tutaj, patrz. Tutaj to leży ta płytka, scrap metal, walnął prosto tu, nie? Ale walnął. Dobrzeście się schowali akurat. Zepsułem wejście, niechcący. Jeszcze mam lagi i spadłem ze statku, nie? Dobrze, się nie zabiłem. Oho, znowu burza śnieżna. Przecież one co chwilę są te burze, co mi się wydaje. No, tak może być, panie, że są co chwilę. Orgi mi kazał budować na tym. O, na nodze. Tam zaraz kazał, no. Nie podnoś takich wysokich słów. God damn it. No i weźcie tutaj. Bądźcie mili. Mam nadzieję, że mnie piorun nie czasnie, bo w pierwszym odcinku już mnie piorun czasnął raz. Nie chciałbym powtórki, nie ukrywam. Ale dlaczego? Przecież panie, to jest za bardzo dobre przeżycie podobno. Tak. Takie porażające. Tak, o, tak, masz. Tak, no tak wiesz. Porażające. No lepiej bym tego nie ujął, nie? Można się poczuć, panie, jak Einstein prawie, że jak cię klepie. Da, oświecony. Oświecony. Dobra, tutaj zrobimy. Ja bym zrobił łazika. Nie wiem, na ile kół byście chcieli, na 3 osie. No fajnie by było na 6, on wtedy stabilniejszy jest, wiesz, i dosyć szeroko te koła bym zrobił też. Mhm, znaczy ja nigdy nie budowałem łazików, więc ja nie wiem, jak w tej grze to wygląda. Ale ja bym mu na dachu, panie, zrobił panel słoneczny. Możesz mu zrobić panel słoneczny i możesz mu zrobić żyroskop też, nie? On wtedy jest o wiele stabilniejszy. Tak? Tak. Okay. Definitywnie. Właśnie. Tego właśnie nie wiedziałem, czy jest, jak to z żyroskopem wychodzi. Powiedzcie mi, jak ta sytuacja z tlenem wygląda? Możesz iść się poładować, jak potrzebujesz. On się chyba ładuje, ten tlen, mimo wszystko, nie? Tak, coś tam się ładuje, niedużo.
Niedużo, ale się ładuje, no. Przydałoby się więcej tych... tlen. Już się nie ładuje. Przydałoby się więcej tych farm zrobić. Już się nie ładuje tlen. No ja się naładowałem parę 10% i nara, nie? No to ty, a już następny nie miał. Ja już nie dychnąłem, panie. Następny niech umiera. Następny niech umiera. Nara. Kokpit jakiś byśmy tu sobie zrobili. Kurde, powiem ci, że ten kabinowy kokpit jest tak drogi, dużo droższy od... Tylko, że on nie potrzebuje bulletu. Nie musisz robić tego. A chciałbym go, bo on jest ładny. Nie, no to okej, jak chcesz, to okej. To nie było tematu. Nieważne, że mamy, surowce teraz ograniczone, Lima chce, nie? No bo to będzie ładnie wyglądać, panie, jak taka ciężaróweczka jeżdżąca, nie? Kurde, mam pistolet, nie zawaham się go użyć. Aha. No to Dorian sobie zrobił tą, latającą ciężaróweczkę. No, Dorian to jest Space Truck. Space Truck? Potrzebowałbym 4 motory. Nie, 4 displeje. O, displeje. Nie wiem, ja nawet nie wiem, co ja zbieram tak generalnie, także patrz, co jest w magazynie. No dobrze, ładnie nazbierane displeje są, także to się chwali, ale ja osobiście nie mam tlenu. Za wiele? To na ranie. 15 komputerów i 10 bullet. Moglibyście gdzieś tam szkło nazbierać? Tak nie bardzo jest z czego już. Mamy 5, a jeszcze bym 10... jest jeszcze, dobra. To jeszcze mam i... Co tam było? Komputery, tak? Trzeba zapamiętywać, kurde. Siema, orgi. Ci biegają jak mrówki tam i z powrotem. 15 komputerów. Coś trzeba robić. Panowie, jakbyście coś zespawali, co ma komputery, to było spoko. Ty, chłopie, ale to nie jest koncert życzeń. Ale ja wiem, ale 5 komputerów brakuje. No chyba, że wyprodukuje. Możemy produkować już, tak? Tylko tak żelazo i silikon. Dobra, no, to mamy. Jakby ktoś nie wiedział, skąd się bierze żelazo, silikon i tam chyba jest, przetwarza się nikiel też jeszcze, tak? To z gleby, kopiemy glebę i z kamienia, znaczy tak, kamień kopiemy i tam się trzy rzeczy przetwarzają na dzień dobry. Krab metalu, panie, przetwarza dosłownie 9000. Nasza rafineria. No je, ma jeszcze dużo w zapasie. No i prawidłowo. Gdzie my mamy te... Dobra. Kabina będzie wybudowana zaraz. Mam nadzieję, że mi piorun nie walnie w to. No. Też mamy taką nadzieję. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. To ładnie wygląda. No, ciężarówka. Jeżu, co... Dobra, nieważne, nie było tematu. No dopiero, panie, ją odetnę od nogi, jak ten... Jak koła wybuduje, nie? Nie, wszystko się zgadza. No. Ale tak przed sekundą myślałem. Powiedziałeś, że to, ma, że to jest ładne. A nie jest? Kłamałeś. Ale no mi się podoba. Cieszę się, że tobie się chociaż podoba. Ja tu ciężaróweczkę robię, a ty mi jeszcze gada. To taką w amerykańskim stylu jeszcze. No. Powiedziałbym, że właśnie taka się robi. Ale nie chciałem być aż tak, wiesz, skromny. Jak to zrobić? Kutę tu trzeba spawać od razu te bloczki, nie? Bo później będzie... Żeby się tam dostać. Bo nie ogarniam, jak tam wejść. Kurde, se rampy trzeba budować, masakra. Rampa? Rampam pam. No nie, strasznie. Padnie, niestety. Ale widocznie miało spaść. Dobra, tego nie dosięgniemy. Na pewno będziemy mieli dużo steel plate'ów, nie? Co się w sumie przyda. Tak. Chociaż żelazo mamy nie tak daleko, ale na pewno się przydadzą steel plate'y. 690 już mamy na stanie jak coś. Gridy też mamy, także to się bardzo przyda. Tak, gridy bardzo są dobrze, też bardzo ważne. Bo panie, potrzebuję ten... Aczkolwiek z ja będę dużo potrzebował. Aczkolwiek, nie? Z kobaltem nie ma tu problemu, nie? Znalazłem na szybkości 2 punkty, nie? Z kobaltem. Tak. Podstawowe 3 surowce, tak? Jest żelazo, kobalt i nikiel, tak? Te 3. Tak. Jeszcze krzem, silikon. Tak, krzem jeszcze. Mhm.
Racja orgi. Ja doskoczę, doskoczę. O, masz. Pełny jestem. To znaczy, że się najadłeś. Daję. To jadłeś, panie, beze mnie. Metalowe te. Metalowe gwoździe, jak pipi. Landstrung. Bob jadł gwoździe bez nas i zadowolony z życia. Następnym razem się też nie podzielę. No, no ja wiem, ja wiem. Ja to znałem, panie, u ciebie akurat. My się spodziewaliśmy. No to nas akurat nie dziwi. Nie spodziewaliśmy się niczego innego, tak? Tak, to mnie nie zdziwiło, więc... Tam jedna osoba u mnie pisała właśnie, że strasznie z organizacją u nas, że z organizacji, nie? Ja mówię, no ja bym się, ja, odpisałem nie. Tej osobie. By się rozbił, panie, to też będziemy Odpisałem tej osobie, już nie pamiętam komentarza, ale odpisałem, że jeżeli chodzi o organizację u nas, to myślę, że Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May ma lepszą niż my. Error jakiś mam. O, connection problem, proszę bardzo. No, dostałem error. Dzień dobry, dobra, czytamy to jeszcze raz. Gdzie mi to zapisało? Tutaj, a backup mam jakiś inny. Ja internet wyspał. O, masz, jeszcze mi przyszedł teraz dźwięk z jakiegoś tego subskrybującego. O, i drugi dźwięk, super, super. No, mi też tak, panie, nieraz mam. Dobra, robię. Nie wiem, czemu serwer zerwało. Ale to connection problem musiał być. No, ale to ciekawe, nie ciekawe, gdzie się zapisało. Wiesz co, minutę temu z tego, co widziałem. Już możecie się łączyć. Minutkę temu się zapisało. Bo autosave jest co 5 minut, także całe szczęście jest dosyć taki. Akurat jak zacząłeś mówić o koledze i komentarzu, to panie się wytnie. O, masz. Nie no, śmieję się oczywiście. No i Lima znowu załatwił sprawę na cacy. To jest. Co się będziemy. Tylko pozytywne zbieramy. Ale to był pozytywny komentarz, to był bardzo pozytywny komentarz. Nie, ja się śmieję, nie? To taki żarcik jest. Dobra, szukam tych kół. Czy wy wiecie, jak koła w ogóle budować? Myślałem, że jak wyglądają. Chcemy duże koła, małe. Wiesz co, duże by było lepsze. Jedynki tego... za małe będą, dwójki, co też myślę, że albo trójki, albo bym, panie, dał, bo chyba nie ma czwórek, ale mamy offroadowe, panie, to może offroadowe walniemy. O. Offroady, trójki, o, mogłyby być dobre. Tylko jak to za ten, offroad i suspension, trójeczki ja bym dał, trójeczki są takie, wydaje mi się, odpowiednie. Proszę bardzo, gravity generator znalazłem. Tu trzeba najpierw suspension wybudować, a później chyba trzeba wybudować koło, nie? Suspension się od razu z kołem buduje. O nie, spadłem. Pewny. Tak, suspension się z kołem tak robi, dokładnie tak. O prostu suspension, ale czym się różni zwykłe suspension od suspension, na przykład right, prawe? A to masz tak naprawdę tylko wizualnie się różni, ponieważ masz bieżnik w drugą stronę. Okej, okay. Czyli masz prawe i... No dobra. Sprawdźmy to, dziadostwo. Nie dosięgnę, okej. Okay. No nie dupię. Sprawdźmy to, dziadostwo. Wiesz, jak to odkroisz, to spadnie na ziemię. Ja wiem, ale nie chcę, żeby się też poczeskało, nie? Jest maltubki mi trzeba. Jakieś mogą być. No nie zrobiło się z kołem jakby. Tak jakby się nie zrobiło z kołem. Offroadowy wheel, dobra. To trzeba osobno chyba koło robić w takim razie. No nie wiem, mi się wydawało, że razem z tym robisz. Nie, bo on te offroadowe robi. A, chyba że, okej, okay, no to tak. Czemu tu nie mogę go włożyć? Coś mi tu blokuje? Nie wiem. Halo, dlaczego ja nie. Ja dostałem misję rozbierania statku, ja się nie wtrącam. Wydaje mi się, że tutaj prawa strona mnie może blokować. Dobra, zaraz zobaczymy.
No bo wiesz, bo jak nie... No nie mam. Pisze unable to place. Co z tym hydrogen tankiem? Kto by chciał być taki mądry i tu pomyśleć? Patrz, to ja to podkopię trochę może. Prima. Co jest? Co z tym hydrogen tank dużym? O chuj. Sorry. O, spadł. Te źle podkopałem. Trochę tak. O nie. God damn it. Najgorzej, idziemy zobaczyć, co oni tu robią. Aha. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. No wiem. Za błędy się płaci. Jaki ciężarówek w ogóle powstaje. No ja zaraz go będę przestawiał z powrotem, panie, bo... Chyba, że się odchyli, jak drugie koło postawię. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, czy się w ogóle drugie stawia, bo ja nie jestem w ogóle w stanie stwierdzić, jak te koła chodzą. No wiecie, to dopiero pierwszy raz. To... Ja nie mam tej wiedzy. Construction component. Lima? Tak jest? Zadaję pytanie to samo po raz trzeci. Co z tym hydrogenowym zbiornikiem? No rozbieramy, bo co? Nic nie ma, pusty w środku. Okej. Okay. To jest koniec. I dziękuję za odpowiedź. Puste to nie ma co rozbierać, no chyba, że znajdziesz taki sposób, żeby go przenieść i podłączyć. No nie da rady się tak zrobić. No musiałbyś wybudować ramię z bloczkiem. Dałoby radę, ale to mi się wydaje, że... Granie jakby... bardzo śmieszki mi się wydaje. Ej, patrzcie, no nie mogę tego postawić. Czemu nie mogę tego postawić razem z tym? I kto jest taki mądry? Margi, ty będziesz mądrzejszy. Nie sądzę. No patrz, no daję. Nie sądzę. No tu z powietrzu koło mogę, ale tak jakby tutaj nie mogę. Ona czerwona. Oddziela. Znaczy długą sąd nie wyjedzie. No tlenni UU się nie ładuje. Jakby... Pisze enable. Ale no, nie wiem pani, czego nie mogę położyć koło. Może koło zamontował od góry. O, tu się kurde wczepi koło na dach, ale tu się na boki nie chce wczepić. Dobra, musimy prześledzić ten system, bo ja panie totalnie. Bierzesz 3x3 czy 5x5? 3x3. Biorę koło 3x3 i wziąłem też jakby wheel. Offroad wheel suspension też 3x3. No te dwie rzeczy wziąłem, no i panie, no powinno się łączyć, bo niestety. No bo nie ma innej możliwości. Słabo jest tym bieganiem z tymi rzeczami, masakra. Także może ktoś będzie, panie, mądra głowa i nam gdzieś kiedyś powie, dlaczego się nie chce. Idę zobaczyć, co tutaj tworzysz. Co ty chcesz zrobić, powiedz mi. Chciałem koło, panie, podczepić, ale no teraz totalnie nie mam. Jak? Bo w ogóle mi pisze, że no nie można i tyle, nie? Nie ma jakby dlaczego, że ani steel plate'ów ci brakuje może albo coś, nie? Ciężarówka budowana. Ojoj, obraca się. No, ale... Które koła? Nadal, wiesz... Offroadowe 3x3. Chyba, że one jakieś skrętne musi być, albo coś, ale tam nie ma chyba opcji skrętnego koła. Tada. A to wyżej trzeba było dać? Nie. A jak? Trzeba dodać opcję add wheel. Jak dodać opcję add wheel? Wchodzisz w kokpit. A, okej. Okay. I wtedy masz ale adu trzeba dopiero. Niżej je zrobić chyba, czy nie? Znaczy ja się dostosowuję potem. Tylko panie, nie wiem, czy tu nie trzeba zrobić skrętnego z przodu, wiesz? A one wszystkie są skrętne, dopóki one wszystkie są skrętne, no. A, okej, okay, dobra. Bo ja się nie znam totalnie na tych, wiesz, nie robiłem nigdy. Wy jak tam coś gdzieś kiedyś czytaliście, budowaliście to. Alright. Zrób to jedno koło i podkop tak, żeby drugie podniósł trochę. Dobra. Znaczy ja bym tą nogę skasował, wiesz? I osiadłoby. A możesz to koło dać niżej? To skasuj nogę dopiero jak będziesz miał cztery koła, nie?
nie będziesz mógł wyjechać wtedy. Nie, nie dam jej niżej, bo nie mamy zasilania tutaj jeszcze. Czekaj, ja się tutaj podkopię i będzie równo mniej więcej, proszę. Oj, koledzy, koledzy, co tu się dzieje? Ty, no pomagamy mu, a on jeszcze marudzi. Ta, jeszcze ma wielkie ale do nas, ty. Ja już pakę spawam. Uwaga na głowę, bo spawam. Jest to mój gota problem. Może jak zrobimy po lewej stronie wszystko, to może ten ciężar przerzuci, nie? Czy na prawo bardziej. Czemu w ogóle ta nóżka się nie zablokowała, się zastanawiam. Mogłaby się teraz zablokować, bo jest na niebiesko, nie? Trzeba by ją ręcznie zablokować. A nie ma jak. Ty, ja tu przechodzę, ja przestawiam tą ciężarówkę. Mi się ja wydawało. Chodzę, to nie przestawię. A, zablokowałaś do tego, wiesz? Dlatego się przestawiła. O, dobra, puściłem. Nie chcę was martwić, nie ma tlenu za bardzo. No dobra, to skoro się zablokowała, to można się pokrywać. Będzie zabawa wiesz, że... z wyjechaniem stąd. Ale wiesz, że to z drugiej strony by się chyba trzeba było... Tak, żeby można było koło tu przyczepić. Daj mi je pospawać. Najgorsze, że ten... Aha, bo ten kokpit ma małe bloczki, to nie wszystko będziemy mogli przesyłać nim, nie? Mhm. Będzie później kiedyś wybudować ciężarówkę na dużych bloczkach. Ale ja myślę, że z przodu jakieś wiertło dostawię i ona się będzie prosto wiercać. Albo jakieś takie zrobię system, żeby w dół się wiercało. Nie wiem, jak te surowce na tej mapie się rozkładają. Czy z drugiej strony też możesz udać koło, czy nie możesz, Orgi? A muszę zobaczyć, jak to wygląda. Wheel to będzie 3 na 3 left, nie? No tak, ale to się tak nie robi, Orgi. Mówisz, że trzeba wejść jakby do kokpitu i w funkcję, nie? Pewnie. Możesz budować. Dobra, 3 large tuby zaraz doniosę i będzie parę płytek. Baterie to trzeba gdzieś postawić, nie? Musimy coś na tlen wymyśleć. Totalnie nie ma tlenu. A co z... I w ogóle, co to ma być za pojazd? To będzie do wydobywania, tak? Znaczy, bardziej bym chciał, żeby on był, miał kontenery na sobie na pewno, ze dwa i ten, i z przodu może jakieś wiertło, ale nie wiem, czy wiertło... Znaczy, zrobiłbym tak, z przodu normalne, albo z tyłu takie wiertło, które by się ruszało albo pionowo, albo poziomo, można byłoby je przestawiać, wiesz? Okej. Okay. Albo od góry bym zrobił panie wiertło, to też by był dobry pomysł. No, pomyślimy. Najpierw zróbmy mu 6 kół. Niech to jakoś jeździ. Steel plate anima. Ech, najgorzej. Steel plate'ów jest hopie w opór. No wiem, ale ja nie mam w tym, nie? Ale momentami mnie laguje. O, ciekawe. Już ze steel plate'ów opór. Ciekawe, czy jak dam tutaj bloczki 2, to te koło będzie nadal skręcać? O, nie wiem, zobaczymy. Musisz wziąć baterię jakąkolwiek, bo ona inaczej nie działa. Tak, zaraz dojdzie bateria, spokojnie. Masz, zabiłem się. Jeszcze mnie silnik przygniótł. Ale czad. Fajnie się buduje na takim ukosie. Bateryjka jakaś. Bateryjkę mógłbym w sumie dać od dołu, chociaż ona jest duża, nie? Bo ona jest taka... No, nie, na górę ją daj. Tutaj nie, tak, z tyłu bym ci proponował, bo tu masz dwa wyjścia, tak? Tutaj dać bloczki i zrobić tą przejściówkę na duże wyjścia i duży magazyn zrobić. Tak. No, tylko że ja tu bardziej chciałem, wiesz, pakę, ale to jest trochę za krótki. Jeszcze bym pakę sobie obudujesz później.
Czekaj, to pani plan od razu jest. No to chłopie, to trzeba to... To ma funkcjonować na razie, a nie ładnie wyglądać. To ma ładnie wyglądać od początku. O, to my stąd nie wyjedziemy bardzo długo. No i już chłop płacze. To my stąd nie wyjedziemy, słuchajcie. Także myślę, że na 20 epizodzie damy radę przejechać kawałek. Dawaj, dawać, budować baterie. Na 20 odcinku myślę, że damy radę. My mamy jakieś, nie mamy power celi, nie? Nie, power celi się nie odzyskuje. Dobra, spróbuję wyprodukować, ale nie wiem, czy... Jaką długą ramę tak tutaj walną, w ogóle nie wierzę. I tak za krótka, ja jeszcze panianę ją mogę jeszcze przestawiać. Tu będą jeszcze dwa koła, nie? Jedno i to drugie, także... Bo musi wejść na pewno magazyn. Musi wejść jeszcze ten... Twoja przejściówka, tak jakby ty to mówisz. No tak, panie, będzie git. Żuraw jeszcze musi wejść. No to panie, to nie to tamto. Nie codziennie, nie co bądź. I żyroskop jeszcze chciałeś na dodatek. No żyroskop musi być. No żyroskop to malutki, na kabinie ci zmieści. Kabinie to jest włos. Ja zobaczę na żyroskop. No chociaż, czy na pewno trzeba na ciężarówkę żyroskop? Trzeba, bo ona będzie wtedy o wiele bardziej stabilna. Aha. Puściłeś te power cele do roboty? Tak, tak, tak. Już powinien się robić. Construction, lecz tu. Lecz tuby, small tuby. Nie robiło się, ponieważ brakuje silikonu. To ile się zrobiło? 5. A, to jest zaraz. Tak. To jest czuję, że to jest kwestia materiałów w złym miejscu. Tak też może być, nie? W assemblerze czy gdzieś. No ja to wcześniej pady miałem pozaznaczane, gdzie są te wszystkie silikony, nikle i te inne, ale... No już nie mam. No tak, 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 wiem. Wydarzyło się. Awaria. Niklu brakuje. A nie, czekaj, bo kamienie są w rafinerii. No to kamienie też wytworzą nikiel, nie? No troszeczkę wytworzyły, ale za mało. Żyroskop zrobiony. No i teraz żyroskopem, jeżeli baterię masz zrobioną, możesz sobie przekręcić. Nie ma baterii. O, no i nie było tematu. Ja bym chciał, ale ja wiem, że żyroskopy mogę przekręcać, ale ja tu wiesz, nogę zlikwiduję, to ja tu wyjadę, jakbym miał koła wszystkie, nie? I jakbyś miał koło. Lepiej bym tego nie ujął. Nie mów, że nie będę miał. Lepiej bym tego nie ujął. Kurde. A to patrzcie, teraz się koło z automatu stawia. Ale tak jedno wyżej, drugie niżej. No dobra. Je można dostosować później, tak? Mówiłeś, Orgi? Mhm. A wziąłeś te same? W sensie off-road, czy nie? Tak. Off-road 3x3, no. I jesteś pewny, że możesz je dostosować? Tak. Wysokość możesz. Dobra. Tak, tak. Steel plate construction large tu. Kurde, tyle tu tych materiałów trzeba nosić. Taki malutki. Ja nie pokażę palcem, kto wybrał, żeby był taki plecak właśnie mały, nie? A no tak, bo mam mniejszy plecak. Znaczy, ja naprawdę na limę nie pokażę palcem, bo nie wypada, nie? Realizm, panie, realizm. To by było, by się dowiedział, że to on. No nie. Dobra, ale ten nikiel by się przydał gdzieś, takie złoże. A mnie tu brakło do spawania construction i tubki. Tubki i construction. Jeszcze ten pistolet tak trochę obciążę, nie? Że tak powiem, system. Chyba to pospawane, to pospawane. To jeszcze stick plate, te tuby. Jakie tu są tuby? Są tuby. Uwaga, bo ebnie. Się cały statek przesunął. No, trzeba go dać na dół, nie? To będzie łatwiej to wyspawać, a nie tam biegać na górę, to nie ma sensu. Znaczy byście musieli jedną część odspawać i ona sobie spadnie, nie? Troszkę i tam gdzieś ten, tak żeby ona się... Aha, znalazłem kobalt. Kobalt? No ja też.
Kobaltu tutaj dobra, akurat mnogo. Tatek nam nie spadł. Wy uciekaj, panie. Kask załóż. Taka kask załóż. Kaka kask. Kaka kask? Kask. Już nie mówię, że biały superwajzora, ale wiesz, ale no tam żółty może założyć. Białym ja mogę pochodzić. Dobra, jak stoimy z komponentami na baterię? Ja myślę, że leżymy. Tylko power celi brakuje. I czego nie mamy na to? A to z ziemi jest ten nikiel, tak? No, zostało nam robić, ale to jest mało. Idę, panie. Znowu kopać. Kobalt, serio. Ale nikiel jest z tego, ze Stone'a chyba, nie? Chyba jesteś w tym samym miejscu, co ja, Orgi. Jesteś pewny? Meteor Stone. Dostaliście powiadomienie? Nie. Ty musiałeś jakiś ten odblokować, pewnie. Meteor Storm Inbound, czyli się zbliża deszcz meteorytów. Ole to, patrzcie. Gdzie? Ole czat. Ole czat. O, ciul. Za tamtą górą walnęły. Jeszcze lecą, patrzcie. No. Nie dostaliście powiadomienia? Nie, nie, nie. Ale czad. Dobrze, że nie w nas. No, jeszcze się może okazać. O nie, kurde, to no to widzimy, że tu może być frajda. Ale czadusio. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze w tej grze. Bo dajesz sobie zawsze easy warunki atmosferyczne. Orgi, zmieniamy na naszym save. Tam się na ekstremalny tutaj... hard, tak? No, no takie wiesz. O, kawał statku się odłamał, ale. Akurat koło mnie i jeszcze leci w moją stronę. Dzięki Darian. Taki kawał statku, że akurat w moją dziurę poleciał tam, gdzie ja stałem. No to po co tam stałeś? Kto ci tam kazał stać? Kopałem kamień. Po co ty kamień kopiesz? No bo chcę ten. Nikiel chyba się z niego robi, nie? Też, tak. Dlatego kopię kamień, żeby mieć niklu trochę. Ale mam lagi. Musisz coś z internetem zrobić, Lima. To nie mój internet. Złoto nam spadło. Orgi nie ma lagów, to nie mój internet, panie. Twój, twój. Aha. Złoto nam spadło. Orgi, masz lagi? Na razie nie. No, to nie mój. Dwa do jednego, Daryn. Dwóch na jednego to Bandausego, pamiętaj. A może muszę cię na Steamie zaprosić w ogóle, może co? Do znajomych. Może przestajesz mi lagi. Strasznie mało tego kamienia leci, gdy chyba tam pod ten. Złoto było z tego meteorytu Orgi, czy co? Tak, jeden tak, drugi nie miał nic. Do trzeciego. Tak, pragnę zauważyć tylko, że 37 minut już nagrywamy, jak coś, nie? Tylko my tak, wie, tak, tak, czas, no jeszcze nie? Parę minut i... A nic nie zrobiliśmy? No tak, dlatego wszystko będzie się działo poza odcinkiem, a na odcinku będzie, panie, te... pokazanie, co się stało poza odcinkiem. O, sensu nie ma. Co? Panie, nikt na YouTubie tak nie prowadzi odcinku przecież. No to prawda. No. Nie no, coś zrobiliśmy, panie, ciężarówka wybudowana, meteoryty leciały, Dorian wyspawał prawie cały statek, no także trochę progres poszedł, jakby nie patrzeć. Wiecie, w tej grze dużo nie można zrobić w 40 minut, szczerze mówiąc, ale to to samo co w Railroadsach, pół trasy i 40 minut było, więc... Tak. Znaczy, moglibyśmy robić cięcia jakieś, ale nie chcę się, wiecie, 3 godzin czy 5 spędzać i nagrywać po 5 minut, nie? Więc też to nie ma sensu. Dla mnie to jest bardzo krzywe takie coś, nie? Że jest cięcie i ktoś już ma coś tam. Cięcie, ktoś już ma coś tam, nie? Cięcie, ale tu wszystkie trasy wybudowane i... Tak, no. Wszystkie pociągi najlepsze kupione. No tak, dokładnie. Nie wiadomo skąd, nie? Ty, tak kurde, ziemia to się tak nie chce przetwarzać, ale to dlatego, że trzeba dać, żeby się robił... Nie, w rafinerii zwykłej nie, to jest... Kurde, hydrogenowy silnik tutaj jest i to cały dobry 100%. Nie mamy rafinerii? Mamy. Mamy. Nie mam do niej dostępu. Serio, nie ma niklu. A przetwarza kamień? Nie przetwarza kamienia i do tego.
by jej się zachciało przetwarzać, panie. Energy tak. Low jeszcze, no nie. Będziemy czekać na baterię za nim, chyba że tam coś wy znajdziecie, ale do od baterii nie znajdziecie części, nie? Tam baterie się niestety nie budują. Nie, no cały kamień przetworzyło już. Nie ma kamienia w zapasie. To ile zrobiło power celi? 8. A, no to spoko, bo ja dałem 1000 ponad tego kamienia. Ja wam nie chcę nic mówić, ale na tym waszym samochodziku to żeby się przydał survival kit, bo jak umrzemy to żeby go nie stracić, nie? Znaczy będzie na pewno i będzie bateria, ten panel słoneczny przewidywałem, ale zobaczymy, czy dam radę go gdzieś wcisnąć. Mamy w razie czego rzeczy na hydrogenowy silnik, nie? W 100%. Ale lodu nie mamy. Na hydrogen. Także fajnie. Także tak. Także możemy zapomnieć o tym silniku. Póki co będziemy żyć na elektrowniach wiatrowych i tych i słonecznych. Jedyne nasze źródło dochodu energetycznego. Jezu, raz przyjadę tą szlifierką, już jest ekwipunek pełny, nie, ja nie wiem. Się chłop nauczył na większym. A, Mary, tam zimie. Jezu, co chwilę na mnie coś spada z tego statku, ja nie wiem, o co chodzi. My też nie mieliśmy sensu jakby odbudować tego statku, prawda? Bo to no, jakby za dużo by wymagało od nas roboty i wszystkiego, dlatego wolimy go zespawać, a sobie wybudować później gdzieś mniejszy albo coś, nie? Mam nadzieję, że popieracie moją myśl. Nie, no raczej, że nie było sensu tego odnawiać, nie? Za dużo to się zepsuło. No i skąd byśmy wzięli na to surowce, nie? Dokładnie tak. W ogóle te wiatraki tutaj, te postawione tak ukośnie, to jest taka abstrakcja, że masakra, nie? Trzeba będzie to poprawić, bo to jest tak brzydkie. Panie, naniosłem kurde chyba z 3000 tego i no zrobiło dopiero jeden power cell, dwa. Ale mi dopnęło, ty. Ale trzeba. Trzy power cele. Ile nam tu jeszcze trzeba power celi? Kurde, trzy nam trzeba jeszcze. No, musimy koła, panie, pobudować jakoś. Tu jest na razie zablokowane, mówiłeś, tak? Add no technology. Nie szerujesz chyba technologii. Jakiej? Musisz dospawać ten... No żadnej, nie mogę dospawać baterii. No ale jak ci mogę zszerować technologię? Czekaj. Orgi i Dorian. Share progress. Zobaczcie teraz. Tak, i teraz mogę. Dobra. Bardzo dobry ten, bardzo dobra funkcja pomyślana w grze. Żeby sobie technologię szerować, nie? Dobra. Z tej strony koła chcesz zrobić jeszcze co? Chciałbym, ale też chciałbym obniżyć te koła, które tu są już. I tak z tej strony też muszę do kółka zrobić i może jak nam się uda te kółka i postawić, to będziemy kończyć, nie? No możemy, możemy. Tylko dwa kółka i te. Bo już nie? Czas. Tak, dwa kółka, panie, i ten stawiamy zioma i jedziemy. I kończymy. Aha, jedno koło zrobiłeś na odwrót. To się pytałem, czy można je obniżyć. No ale zobacz, że na odwrót zrobiłeś. Wszystkie obniżyłem i jedno poleciało w górę. Kuro? Nie, ono było u góry, dlatego się pytałem, czy można je, panie, ten, obniżyć. No mówię ci, że jest na odwrót postawione. Aha, okej, dobra, to teraz się zespawamy, nie? A, inwentory full miałem, bo to żem zespawał. O, żeż morda. Ja tu się czuję jak taki termit, nie rozwalając ten statek cały. Tylko skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest góra, a gdzie jest dół? Chciałem zauważyć. Musisz na węch. Na węch. No bo totalnie nie wiem, w którą stronę jest góra, a którą jest dół. Ten dzyndzelek jest taki tam, tak? Czarny. I jego trzeba dać do góry, zakładam. Tak, dobra. Masakra, nie?
No nie, no Następny odcinek ja nie rozwalam już tego statku, nie mam go dość. Dobrze, zaspawaj go. Zaspawaj, tak jak było. No nie, bo znowu mówiłeś, że odwrotnie. Bo ona się automatycznie robi na samej górze. Więc jak się zrobił w takiej pozycji jak teraz, to było ok. A to gdzie ty wcześniej widziałeś, że nie było ok? No podniosłem je i było w tej pozycji, co jest teraz. I było na odwrót. To skąd wiesz, że teraz jest ok? No spróbuj, panie. Jak wam tam idzie, pany? No. Będzie to jeździć? A ja, o panie. Nie wiemy, no bez przesady. W końcu jak to Lima nie budował, nie? To jest, panie, kurde, heavy truck. Z tyłu byśmy mu dali silnik hydrogenowy i by było gitarę. Panie, jaką prędkość by rozwijał? Dobra, tu jeszcze tylko lekki podkop i... To nie ja za głęboki. Ja się dziwię, że my jeszcze tego magazynu nie zapełniliśmy, nie? Bez kitu. Jak to nie? Już jest drugi wybudowany. A, okej. Okay. Leci Dorian na ciebie, uciekaj. A nie, dobra. Jesus, jak to się, panie, glebło dziwnie. O. Żeby wam to w ten samochód nie uderzyło, bo to by była lipa trochę. No shit. Koleba się trochę ten statek. Czy weźli ma już wyjeżdżaj. Chciałem boczki pospawać. Teraz tego wariata trzeba będzie. Zaraz nie będzie śladu po statku. Będzie jedna wielka dziura. Tylko i wyłącznie. Nic innego. Dobra. No nie wierzę. Drugi magazyn już zapełniliśmy. Serio? Tak. No to jest dosyć... Dobra, Orgi. Jakby jedno koło się nie postawiło, ale to tam dasz, może się dostawi. Sik, panie, pająki nas nie chcą atakować. Dobrze, dobrze, niech one nas nie atakują. O, tlen miałem, tlen się napełnił. Czy mógłby ktoś zostawić magazyn? Za chwileczkę. Ja mógłbym dostawić, panie, ale to też za chwileczkę. Proszę się odejść teraz, moja kolej. No dobra, boże, nie może nawet. No i zabrał cały tlen, chłop. Traction i large tube. Dobra, no traction i large tube. Nie, ty orgi wziąłeś? No nie mogę wyjść tędy, no. Tu mamy chyba medium cargo container, nie? Nie, large. Nie, cargo containery są smale. Te są smale. Malutkie. Hej, czołem. Przejdźmy sobie na inny kanał, co? Na chwilę. Tak. Zapomnieliśmy się przenieść. Jo, tak, na inny kanał chcieliśmy, ale to nic się nie dzieje. Dalimy radę. Kurde, coś te koła jakoś tak, powiem ci, orgi nie są w takiej samej linii, a tamte chyba były, czy też nie? A nie, nie no. Dobra, no, jest okej. Okay. No, ale chyba o jeden bloczek za dużo, żebym wybudował faktycznie. Dobra, kasuj stopkę i próbuj. Jesteś dojechać. Pewny? Ja mi się wydaje, że on poleci, panie. No to jak chcesz to inaczej zrobić teraz. Dobra, to kasuję tą stopkę. Czekaj.
Ale widzę, że tam to trzeba będzie przestawić, panie, bo... Bądź wysłani, żeby nie poleciał na tą stronę. Tak, ale trzeba przestawić te z tyłu, no, dwa koła, wiesz? To będzie to epic fail. Bloczek. Czemu te bloczki tutaj są w ogóle, przepraszam? Żeby się nie obalił samochód na tamtą stronę. No tak, to właśnie ja tutaj, jeszcze trzeba te dwa koła. Tutaj trzeba podkopać. Ale te bardziej dwa koła trzeba przestawić jeszcze. O, shit. Czekajcie, tutaj bardziej na płasko zrobimy. Adrian, odsuń ci. Nie. No nie mogę przez chłopa przycelować, no. Bo mi tu łazi, podkopuje. No to nie celuj. Po co będziesz celował? Ja chcę to zobaczyć. O, to będzie fajne. Jak to klepnie? No. Ja musimy koła tylko przestawić, chciałem. Ależ to będzie piękny epic fail, nie? Coś mi się wydaje. Fejta nie mam, a tu leży, dobra. Orgi, ty masz jakieś tam materiały, tak? A mi brakuje steel plate'ów. Nie, no nie spadnie, będzie git. To się zaraz okaże. Ty przed chwilą to rozbierałeś, to czemu nie masz materiałów? No bo wybudowałem 6 bloczków ze steel plate'a, wiesz? Dobra, odkrajamy nogę. A, tylko czekaj, jeszcze te dospawam, żeby to jakoś wyglądało i już będziemy odklejać nogę. Ja stanę, panie, na boku, żeby to, wiesz, to jeszcze przeciążyć. Dobra, to ucinam, tak? Czekaj, bo nie mogę stąd wyjść. Mnie przydusi. Ale żeście górę tu zrobili. Dobra, dawaj, ja stoję tu, będę skakał z tej strony. Leci! Git. Gitara. Tylko koło trzeba obniżyć jedno. Orgiacz. I te z przodu trzeba zrobić te sterowane, nie? One są z automatu. Te z tyłu trzeba zrobić niesterowane. Aha, a jak je zrobić niesterowane z tyłu? Trzeba zablokować, ale to się już później zrobi. Dawaj, próbuj stąd wyjechać, bo jestem bardzo ciekaw. Do przodu, do przodu. Z tyłu podkop. Przodu nie da rady, panie, za bardzo. No jak nie da rady? Wyszysz ty, mordko. Chłopie, wjedziesz na bazę zaraz, poczekaj chwilę. Weź, dobra, poczekaj, dobra, nie, panie, tu manewry. Dobra, jest. Jeździ. Można jeździć, panie. O, ale mnie bujło na bok. Znowu stawię. Potrzebujesz żyroskop. Mam już. O to chodzi, że już mam. Dobra, trzeba ciężaru mu więcej dodać. On się zaraz wywali na bank. Jedziecie na przejażdżkę? Ja z tobą nigdzie nie jadę. Dobra, jest, jeździ, panie. Kurde, mamy ciężaróweczkę. A teraz będzie większy progres. Jezus, ale mnie przyjechał. Musisz się dostosować. Prędkość skrętów. Tak. Dobrze, jest, teraz śmiga jak szalona. O, Dorian pójdzie bokiem. Dobrze zakręcisz i będziesz leżał. Prawda. Dobra. Zakończamy odcineczek. Gdzie jesteście, koledzy? Trenne koła to są te 4 ostatnie, nie? Nie. Właśnie nie, one się nazywają... No właśnie tu nie wyświetla się ich nazwa, niestety. Ja mógłbym ci je uszkodzić na chwilę. On by nie opadł. Okay. O, dobra, to już chyba przód coś zrobił. Nie, przód jeden tylko zrobiłem, poczekaj. A to zaraz ogarnę. Ja bym chciał, żeby się tylko przód skręcał, nie? Tył się nie musi skręcać. Wiem. A tutaj jest jedno, się skręca teraz tylne. To ogarniemy, panie, który to będzie. Najlepsze jest to... A, dobra, to jest to. Dobra, pierwsze, to jest lewe, dobra, teraz drugie. Ja mogę to suspension tak zrobić, wiecie. Drugie, trzecie. A, dobra, mamy tylko przód.
Jezu, jak poszedł. Tylko, że teraz to trochę nie chcę skręcać. Czemu? Nie wiem. Bloczki blokują? Może te bloczki blokują, co tam są, wiesz? Czekaj. Nie dotykają bloczków. Panie, no nie dotykają, no to jest okej. Okay. To daj, panie, tylnie jeszcze skrętne tylko. Środkowe jakby zostawić bez skrętu. Będzie większa mobilność. Ale ja myślę, że to jest okej. Okay, bo jak się rozpędzimy bardzo mocno, to się nie wywrócimy, wiesz? Dobra, jest. No dobra, no to mamy ciężaróweczkę. Dobry patencik i kończymy, panie, prawie godzina, miało być 40 minut. Tak, dobra, ty się witałeś, to się będę żegnał, co? Także bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę w takim razie. Mamy tutaj potwora takiego, będziemy nim sobie jeździć. Być może. Dopóki go nie rozbijemy, albo może inaczej, dopóki go Lima nie rozbije. Coś tam z nim zrobimy na pewno, wykorzystamy go w odpowiedni sposób. Także takie osprzęty, proszę bardzo. Lima może sobie stanąć, ja sobie miniatureczkę zrobię. Ale to panie bezdętkowe są. Kurde, no nie? Proszę bardzo. Nowocześniejsza technologia. O. No i dobra, żegnamy się z wami, słyszymy się w następnym odcinku. Zapraszam jeszcze szybko tylko do Limy, w link w opisie do niego, żeby sobie zobaczyć z jego perspektywy, oraz od Limy do mnie zapraszam. Też link znajdziecie pod jego odcineczkiem. Także bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podoba i chcecie więcej, to wiecie co robić. Zarówno i u mnie, i u Limy. I dzięki bardzo, uwaga, pająk za tobą wyszedł, Lima. Także pozdro. Dobra, walczymy, sorry, nara. Trzymajcie się. Nara.